jeżeli wyrwiemy jedną prawdę i zaczniemy żyć tylko jedną prawdą wyrwaną, ale nie patrzeć holistycznie na całość Bożego Słowa, możemy pobłądzić. I mamy później takie dziwne podejścia, że człowiek kładzie cały nacisk, cały akcent na jedną prawdę, na przykład na cudowną prawdę, jaką jest prawda o uzdrowieniu, idzie za swoim obdarowaniem, ale wszystkie inne obszary jego życia kuleją w Bogu. On nie dochodzi do tego potencjału, do którego mógłby dojść. Tak? Nie rozwija się równomiernie. Trochę jest przerost jednej prawdy nad drugą. I myślę, że ważne jest, żebyśmy to złapali, że Duch Święty do nas mówi, on chce, żebyśmy rośli równo. On nie chce, żebyś ty miał, powiem teraz do osób, które ćwiczą kulturystykę, ćwiczą ciężary, Bóg nie chce, żebyś ty miał nogi jak zapałki, a w bicepsie 60. Wiecie, o czym mówię? Bo to wygląda słabo. I później mamy tak, że tutaj mamy taki duchowy twór u góry, a na dole mamy paralityka, który życiowo nie radzi sobie w żadnym obszarze życia, ale na przykład kogokolwiek widzi, to już by się modliło o jego uzdrowienie. I to jest okej w pewnym momencie, do pewnego stopnia. Do pewnego stopnia. Ale myślę, że nasz dźwięk będzie zdecydowanie lepszy. Popatrzcie na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Jezus był idealny. Kiedy popatrzymy na Jego nauczanie, w którym było i o miłości, i o modlitwie, i o talentach, i o rozwoju, i o dawaniu, i o sianiu, i o pieniądzach, o wszystkim, to widzimy doskonały wzór. I to jest to, czym ja jestem zachęcony, co mnie pociąga właśnie w Synu Bożym, to jest właśnie to, że możemy się uczyć żyć. Zbyt często chyba Kościół, kiedyś słyszałem od pastora Pawła Godawy takie stwierdzenie i zupełnie się z nim zgadzam, że zbyt często Kościół uczy, jak dojść do nieba, a nie uczy, jak żyć na ziemi. No i później mamy takie coś, mamy taką postawę właśnie: o ja biedny, nieszczęśliwy, Panie, jak najszybciej mnie stąd zabierz. A Pan mówi, no ale to ty nie po to się urodziłeś, żebym cię od razu zabrał, bo bym cię od razu po urodzeniu klas. I tak, tylko dałem ci jakieś życie, dałem ci jakiś obszar, dałem ci jakiś talent, dałem ci coś do zagospodarowania i ty masz do wykonania coś. Pamiętajcie, że głównym powołaniem jest to, aby czynić ziemię poddaną. Moja żona dzisiaj modliła się o tym i mówiła o tym, że Jezus jest Panem narodów. W jego sercu są całe narody. Jest naród polski, jest naród ukraiński. To nie jest, w jego sercu nie jest 20 tysięcy w Polsce zbawionych, ale zbawiony kraj. Zobaczyć cały kraj w ogniu. Wyobrażacie sobie cały kraj przemieniony? Były takie momenty w historii, gdzie niektóre kraje przyjmowały Boże objawienie i to momentalnie odbijało się także na ekonomii. Zobaczcie, XVI wiek. Kraje Beneluksu, które dzisiaj są zlaicyzowane, ale które w tamtym czasie przyjmowały objawienie protestanckie. Niemcy, tutaj ten Europa Zachodnia, momentalnie z Bożym przesłaniem, które było przyjmowane w narodzie, podnosiła się jakość życia. Niedawno, kiedy miałem taki krótki wywiad z naszą przyjaciółką, z panią Anetą Pereświec-Sołtat, która jest psychologiem, i rozmawialiśmy o szczęściu, o tym, co to znaczy być szczęśliwym, okazało się, że badania pokazują, że tam, gdzie dochód narodowy jest wyższy, tak, tam jest też więcej ludzi szczęśliwych. Okazuje się, że to jakoś w jakiś sposób to współgra, a więc przyjmując, ja pamiętam moje życie przed przyjęciem Chrystusa do serca. Nie było za ciekawe życie w różnych obszarach i wierzę, jestem o tym przekonany i widzę to z perspektywy czasu, że patrząc na te prawie 20 lat drogi za Bogiem, w każdym obszarze życia to życie zostało podniesione wyżej. Dzięki łasce Bożej, dzięki przyjęciu objawienia i dzięki temu, że idę za Nim, to życie zostało. I tak samo jest u was. Kiedy obserwuję wasze życie, kiedy dzisiaj Kuba mówił świadectwo o tym mieszkaniu, no to jest niesamowite, bo dla mnie to, co się stało u nich właśnie z tym mieszkaniem, poza umiejętnościami Gosi, to jest Boży cud. Tak, mam nadzieję, że ci, co kupili to mieszkanie, nie oglądają. Znaczy, to było dobre mieszkanie, tylko wysoko.
na mnie. Ale to jest Boży cud, to jest ta Boża przychylność. Nie wiem, czy ktoś kiedyś z was oglądał taki film, stary film, już Przeobrażone miasta, Przeobrażone regiony, pamiętacie? Rolnik, który się modli, dookoła nic nie rośnie, a u niego marchewki jak dynie rosną. Większe ziemniaki i tak dalej. Boże błogosławieństwo. My tak patrzymy, jak to tak możliwe, że jak susza, to susza. Ale kiedy wierzysz, kiedy masz wiarę w sercu, kiedy pielęgnujesz, kiedy oddajesz, powierzasz to wszystko Bogu, to jest Boża ręka nad twoim życiem. Amen? Zgodzicie się z tym? Jest. I to nie po to, żebyśmy tylko mieli i mówili, ale ja mam dobrze, bo mój Pan jest ze mną, tylko żeby był przepływ, żeby te rzeczy, które przychodziły do ciebie, mogły pójść dalej. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy ruszyli ważny temat. Jedną z uniwersalnych prawd w naszym życiu jest prawda o tym, że od czasu do czasu w naszym życiu wszyscy doświadczamy porażki. Zgodzicie się z tym? Ale to, jak będziesz postrzegać tą porażkę, jak będziesz ją definiować, w ogóle definiowanie rzeczy ma fenomenalne znaczenie. To, jak będziesz definiować porażkę, jak będziesz sobie radzić z kryzysami w twoim życiu, to będzie miało niesamowity wpływ na twój rozwój. Tak? Mam taką myśl, że czasami nie potrafimy świętować sukcesów, ale potrafimy świętować porażki, ale w taki negatywny sposób. Widzę taki obraz siedzenia na cmentarzu nad pochowaną porażką i robienia imprezy, jak to było źle, jak to jest źle. Wiecie? Siedzimy i płaczemy, ale kiedy jest coś dobrego, to nie mówimy o tym. Dzisiaj ty, Kuba, o tym powiedziałeś, żeby mówić, żeby te rzeczy były wyciągane na światło, bo jak ja w kościele jestem bardzo zmęczony słuchaniem tylko trudnych rzeczy. Niech będzie równowaga. Mówmy o dobrych rzeczach. Nie świętujmy sukcesy, mówmy o porażkach, ale nie traktujmy tych porażek jako coś końcowego. To podejście do definiowania porażki będzie ważne. Niestety dla wielu osób doświadczenie niepowodzenia odbierane jest wysoce pejoratywnie, więc bardzo negatywnie. Tak? Patrzymy, że jakieś niepowodzenie, kryzys, porażka to jest coś bardzo negatywnego. Samo słowo porażka nabrało ogromnego negatywnego piętna. Gdybyśmy popatrzyli na definicję słownikową, którą później też którą teraz właściwie przeczytam, to definicja porażki to przegrana walka lub rywalizacja. Zobaczcie, przegrana walka lub rywalizacja. Celowo o tym mówię, bo to nie jest przegrana cała wojna, tylko przegrana walka lub jedna rywalizacja. Tak? Jeżeli dobrze zdefiniujemy tą porażkę, ona może być nawet trampoliną do tego, żeby się z tego odbić i zrobić krok do przodu. Chyba, że nie mamy refleksji i powtarzamy te same rzeczy w koło. To z tego nic nie będzie. Nie sądzę, żeby to coś pomogło, bo będziesz mieliła te same rzeczy powielać będziemy i nic z tego nie będzie. Niewłaściwe podejście do porażki, niewłaściwe definiowanie. I to niewłaściwe podejście stanowi, ono powoduje, że brakuje nam w życiu siły. Traktujemy tą jakąś porażkę. Na przykład, pierwszy lepszy przykład z brzegu, kiedy chcesz otrzymać prawo jazdy, idziesz na kurs i zdajesz egzamin i nie zdajesz. I wiecie, ludzie mogą się załamać. Znam ludzi, którzy... Znam jednego człowieka, który dzisiaj ma pod 60, nie zdał raz egzaminu, mając chyba około 20 lat i zrezygnował. Zrezygnował do dzisiaj. Wiecie, można się z tym pogodzić. Można się z tym pogodzić, bo można powiedzieć, że jeżdżę rowerem dla mojego zdrowia. Teraz, tak? Albo będę tak bogaty, że będę miał kierowcę. To też może tak być, tak? Wtedy nie potrzebujesz mieć samochodu, nie potrzebujesz mieć prawa jazdy. Ale zachęcam do tego, aby nie skupiać się na porażce. Tak naprawdę porażka może być kluczem do sukcesu. I Thomas Watson, senior, powiedział, że najszybszym sposobem na sukces jest podwojenie ilości porażek. Najszybszym sposobem na sukces jest podwojenie ilości porażek. A więc robię rzeczy więcej, ponoszę też porażki, doświadczam kryzysów, ale też prawdopodobieństwo tego, że coś wyjdzie, że będzie dobrze, jest dużo wtedy większe. Nie robię jednej rzeczy, ale robię dwa razy. Zobaczcie, tutaj dzisiaj przysłuchiwałem się, jak dziewczyny śpiewały
dzisiaj w trio śpiewały, tak? Trzy głosy było słychać. I żeby to zgrać, to trzeba popróbować. I słyszałem dzisiaj wcześniej, będąc na próbie, jak one to ćwiczyły, coś tam nie wyszło, ale w pewnym momencie tak wyszło, że ja podszedłem do okna. Tam na górze, będąc w biurze, bo mówię, wow, jak to zabrzmiało. Wiecie, tą modulację taką na końcu, jak zrobiły, jak to zabrzmiało fenomenalnie, mówię. Ale to się nie wzięło samo z siebie. Trzeba było próbować, nie trafić dźwięk, kilka razy zrobić. Można by się wycofać, powiedzieć, no nie wychodzi nam to, nie, to nic z tego nie będzie, tak? Ale wierząc w siebie, idziesz dalej, popełniasz błędy, ale robisz też, doświadczasz też sukcesu. Przestań myśleć o sukcesie i o porażce jako o permanentnych, niekończących się stanach. A więc dobrze jest popatrzeć, że jest to jakiś jeden moment i sukces, i porażka. Czasami też za bardzo się fiksujemy na sukcesie, a więc dobrze jest mieć świadomość, że i sukces, i porażka w życiu to jest coś, co tylko przechodzi, coś, co jest na drodze. W ogóle fajnie, gdybyście się zastanowili, jak definiujecie swoje życie, jaką macie metaforę życia. Podzielę się z wami moją metaforą życia. Moją metaforą życia jest droga. Ja lubię patrzeć na życie jako na drogę i na tej drodze czasami zaliczę tak zwaną glebę. A sobie poleżę, wtedy trochę sobie posiedzę, tak ogarnę się, jak pies liże, mój kot jak się liże, to ja czasami też tak się czuję, jakbym lizał sobie rany. Zbierasz się, wstajesz i idziesz dalej. Tak? Ale jaką masz metaforę życia? Są ludzie, którzy patrzą na życie, że to jest walka. To jest w pewnym sensie dobra metafora, ale jeżeli tylko będziesz miał taką metaforę życia, to będziesz z każdym walczył i rywalizował. Pomyślcie o tym. Niektórzy mają metaforę życia taką, tak przyglądam się niektórym ludziom, to wygląda jakby oni patrzyli na życie jako na bieganie po łące z kwiatami. Wiecie, jeżeli to jest do 15 roku życia, to jeszcze. Ale jeżeli patrzysz na 60-latkę, on ciągle lata po łące, no to tak patrzysz, przyglądasz się jego życiu, mówisz, coś jest nie halo, tak? Jakoś brakuje jakiejś stabilizacji. Chociaż to jest piękne, momentami pobiegać po łące, tak? Niektórzy patrzą na życie jako na taki znój i trud. Szczególnie starsze pokolenie, ludzie, którzy przechodzili kryzysy, którzy przechodzili II wojnę światową, którzy przechodzili ten okres takiej siermiężnej komuny lat 50, 60, gdzie wszystko trzeba było zakombinować, o wszystko zawalczyć, no to oni mają to w środku, że życie to jest trudne. W ogóle uśmiechać się w życiu to nie jest za dobrze, no bo skoro jest życie trudne, to nie można się uśmiechać, kiedy jest trudno, bo pomyślą, że jestem głupi. Więc kiedy jest trudno, no to muszę być surowy. Muszę być taki siermiężny właśnie. Tak? Mamy różne podejścia do życia. Dzisiaj bardzo popularnym podejściem i metaforą życia jest wyścig. Co więcej, ta nazwa jest tak nietrafiona. Wyścig szczurów. Słyszeliście o czymś takim? Ktoś z was się tak czuje czasami? Że w takim kowrotku biegasz i nie ma wyjścia? Wiecie, to z wyścigiem szczurów jest tak, że tak, źle w nim być, tak? No bo nikt nie chce być szczurem, który biega. No ale jak z niego wyskoczysz, to jesteś na marginesie, jesteś outsiderem. A więc zobaczcie, metafora jest kiepska. A więc fajnie pomyśleć, jak ja patrzę na życie. Słyszałem ostatnio o człowieku, który jego metaforą życia jest zagadka. Życie jest pewnego rodzaju zagadką do rozwiązania i szuka rozwiązań. Wiecie, tak nawet jak się pomylisz, to masz następną próbę, następną. To jest fajne, zachęcam was do tego, żeby pobadać to w sercu, jak to jest. Podoba mi się zdanie, które jakiś czas temu słyszałem, że albo zwyciężamy, albo się uczymy. Tak? Czyli nawet wtedy, kiedy ponoszę porażkę jakąś, nawet czasami, kiedy coś mi się nie uda, nie powiedzie, no to mogę wyciągnąć z tego wnioski, mogę się czegoś nauczyć. W naszym życiu duchowym, w życiu z Bogiem jest podobnie. Zwyciężamy, albo się uczymy. Nie wszystko gra. Czasami mamy jakąś koncepcję czegoś, w jakiś sposób chcemy coś zrobić, nagle to nie działa, musimy to zmienić. Okej? Okay? To jest ważne. Albo zwyciężamy się, albo się uczymy. I teraz do Słowa Bożego przejdźmy. Fragment, który mówi o porażce i mówi o niesamowitym zwycięstwie. I mówi o roli Jezusa w życiu tych ludzi. Mówi o ich spojrzeniu na ludzi. To jest połów. Niedawno odnosiłem się do tego fragmentu. Połów ryb.
To jest Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, wers od 1 wiersza przeczytam. Czytamy tam: a pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, gdy Jezus stał nad jeziorem, tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać Słowa Bożego. Ujrzał dwie łodzie stojące na brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, płukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, poprosił go, aby nieco odjechał od brzegu i osiadłszy, nauczał rzesze ludzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, widzicie porażkę tutaj? Całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Zobaczcie, całą noc, długi okres, ciężka praca i efekt jaki? Zero, tak? Płukane sieci. Nic nie złowiliśmy, ale jest, jak ja się cieszę, że tu jest przecinek w tym zdaniu. Wow, że tam nie ma kropka i ten rozdział nie kończy się amen. W tym momencie. Nic nie złowiliśmy całą noc, amen. To oto słowo pańskie, tak? I idziemy do domu, nic nie złowiliśmy, amen. Nie, jest przecinek i teraz Piotr, Szymon, styrany rybak, całą noc pracujący, który już ma wypłukane sieci, łódź wyciągnięta na brzeg, już czeka na niego żona i teściowa, bo wiemy, że miał teściową, także ja bym został na rybach może dłużej, nie wiem, jak on planował, no ale musiał wrócić, bo pewnie miał dzieci, też to musiał coś przynieść. Nie wiem, jak nic nie złowił, co przyniósł, może kraba jakiegoś czy coś, no ale czekał go ten powrót. I teraz, ale na całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. I czytamy dalej. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. I teraz zobaczcie, skinęli więc na towarzyszy. Jak masz sieci pełną ryb, masz sieć pełną ryb, nie musisz szukać towarzyszy. Wystarczy się tylko rozejrzeć i skinąć. I już była druga łódeczka. Pomimo, że to nie był czas łowienia ryb, ktoś jednak tam był z boku i tak powstały pierwsze spółki, właśnie tu widzimy, tak podjechali, razem wyciągnęli, kooperacja niesamowita, a gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Fenomenalny obraz. Żeby się sieci rwały, to musi być naprawdę dobrze. Wiecie, to nie jest, rwące sieci to nie jest od pierwszego do pierwszego. Ja myślę, że to nie jest tak. To nie jest pływanie w wodzie po kostki. Pływał ktoś kiedyś w wodzie po kolana. Pływałeś w wodzie po kolana? Jak brzuchem trzesz po piasku, tak? To nie jest najlepsza. Bóg ma więcej. On ma pełne sieci. On ma pełne sieci dla nas. On chce, żebyśmy szli głębiej. Nie mówię tylko o finansach teraz. Nie mówię tylko o jedzeniu, o rybach. Tak? Bo byśmy się przejedli i słabo by to wyglądało. Ale chodzi, to jest obraz życia. To jest połów. Bycie na łodzi, na jeziorze, to też jest metafora życia. To też jest metafora życia. Kiedy człowiek styrany, pracując sam bez Boga, nie ma nic i kiedy Jezus przychodzi do łodzi jego życia i mówi: zarzuć na moje słowo i twoje życie zaczyna wyglądać inaczej. Zaczyna tak wyglądać, że sieci się rwą, koledzy z sąsiedniej łódki też skorzystali, bo tu o to chodzi. Bo to nie jest tylko dla nas. Amen? To jest także dla ludzi, którzy są obok, którzy są w tej łodzi i patrzą. Jezus jest z nimi na łodzi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Może akuratnie coś będzie, skapnie, jakaś płotka spadnie i do nas, nie? Tak? A tu jest cała sieć wyciągana. Niesamowity obraz. Tak, iż się... łodzie się zanurzały. Wow. Wiecie, to jest informacja, że musisz powiększyć swój biznes następnym razem. Tak? No bo już nie daje rady, tak? Koparka za mała, łyżka za mała, tak? Coś tam trzeba większą, trzeba większą. I dalej czytamy, widząc to Szymon Piotr, i tu jest historia przemiany Piotra, niesamowitej przemiany indywidualnej człowieka, w którego łodzi jest Chrystus. Bo to dotyczy już tutaj obszaru serca, grzechu.
Widzimy Piotra, który mówi, wow, to jednak ja byłem człowiekiem małej wiary pewnie, nie wierzyłem w to. Powiedziałem tak, to wiecie, Piotr niekoniecznie powiedział, mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje, Twoje cudowne słowo zarzucimy i na pewno będzie inaczej. Ja nie sądzę, że to tak wyglądało. Wiecie, człowiek, który całą noc łowił i nic nie złowił, dostał tak zwanego ząka przysłowiowego od życia. Tak jak ja wracam z ryb z pustą siatką czasami do domu. Chociaż u mnie w domu jest tak, że jak wracam bez ryb, to żona jest zadowolona. Bo wtedy jak wyjeżdżam, mówi, mam nadzieję, że nic nie przytargasz. Bo znowu te łuski po kuchni latają. Wiecie, to jest słabo przyjemne. Ktoś to musi zabić. Ja ostatnio włączyłem. To było słabe. Przepraszam, musiałem użyć noża i tak się poczułem. Jakiś się robię na starość taki miękki, że mi rybę trudno zabić, ale no, tak to jest. To jest właśnie owoc nawrócenia, myślę też w jakimś sensie. Słuchajcie, gdzie ja byłem? Aha, ta indywidualna przemiana Piotra, który mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo człowiek grzeszny. Zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli z powodu. Z jakiego powodu? Zobaczcie, z jakiego powodu zdumienie ogarnęło ludzi. Widzicie? Z powodu przemienionego serca Piotra, któryś teraz modlił się innymi językami? Ludzie mówią, wow, ale duchowy, cudownie. Nie, po prostu oni popatrzyli. Ludzie patrzą na to, co widzą. Ludzie nie patrzą na serce. Pan Bóg patrzy na serce, ludzie patrzą na twoje życie i mówią, o, zobaczcie, życie Piotra. Coś tam się wydarzyło. Zdumieni, wow, zobaczcie. Łowią w dzień, nikt nie łowi. Łowią na głębinie, wszyscy łowią w nocy na płyciźnie. Wypłynęli z Jezusem. Przed chwilą jakaś szkoła biblijna była, bo Jezus z tej łodzi nauczał. Popłynęli na ryby, zarzucili na głębie i zobaczcie, co się dzieje. I ludzie zaczynają zadawać sobie pytania wtedy. Co tam się takiego wydarzyło? Skąd ta echosonda? Tak? Dzisiaj z echosondą się pływa i się szuka, gdzie są ryby. Jezus miał w oczach pewnie echosondę, takie dwa promienie, że widział po prostu, gdzie trzeba zarzucić. Tak? Jak myślicie? Miał czy nie miał? Wiedział, po prostu wiedział. Zobaczcie, ja już mówiłem o tym ostatnio. To, że oni w nocy nie złowili nic i to jest do naszego życia też. To jest też prawda w naszym życiu obowiązująca. To, że czasami nic nie łowisz, to nie znaczy, że nie ma zasobów. Okej? Okay? To jest po prostu metoda lub kluczowa myśl, jaka tutaj jest, to po prostu to, że zabrakło tam kluczowej osoby, zabrakło tam sternika. Kiedy łowisz, nic nie łowisz, to zazwyczaj jest tak, że brakuje tam tego nawigatora, tego, który wie, gdzie zarzucić, który zna ten akwen i tak dalej, i tak dalej. Bądź pojedź na ryby na duże jezioro. Myśmy z żoną byli w zeszłym roku, 3 lata temu w Hurdal u naszego przyjaciela Osmunda i tam jest jezioro dość duże, że samochodem wokół trzeba z 1,5 godziny pewnie jechać, żeby tylko linię brzegową objechać. Wiecie, i próbowaliśmy sami coś tam złowić, tak bez łodzi i zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach. Kiepsko. A ludzie, którzy znali ten akwen, przyjeżdżali z rybami. Wiecie, dla mnie to nie był łatwy widok. Mówię, wiem, że ryba jest, to że ja jej nie potrafię tylko złowić. Nie mam narzędzi odpowiednich, nie mieliśmy łodzi. Raz wszedłem łowić ryby, że moja żona była wtedy ze mną i stałem z wędką potąd i zarzucałem. I wtedy coś złowiłem. Pamiętam te okonie, sięgnąłem dalej. Po prostu było za długo płytko. Trzeba było dalej zarzucić, ale to nie znaczy, że tam nie było ryb. Były ryby, tylko że ja po prostu powinienem z jakimś Norwegiem zjeść pizzę, tak, który ma łódź i poprosić go, żeby mnie zawiózł na dobre łowisko i tyle. Tak to czasami wygląda. I teraz kilka prawd z tego tekstu. Pierwsza rzecz kluczowa, przyjmij Jezusa do łodzi swojego życia. To jest kluczowa i dzisiaj po tym nauczaniu chciałbym, żebyśmy jeszcze mieli chwilę modlitwy. Może ktoś chciałby dzisiaj to zrobić, chciałby dzisiaj zadeklarować pójście za Bogiem. To chciałbym, żebyśmy mieli taki czas. Przyjmij Jezusa do łodzi swojego życia. Kiedy on mu poprosił Piotra, wszedł do jego łodzi i zobaczcie, powiedział mu odpłyń.
od brzegu i zaczął nauczać. Piotr był po całej nocy pracy. Czasami może być to moment dla ciebie bardzo niewygodny. Niekoniecznie będziesz miał ochotę na to i duchowo będziesz nastrojony na to. To może być dosyć trudny moment. Zmęczenia, jakiejś frustracji, rozgoryczenia. To nie są takie najlepsze momenty, gdzie chciałoby się od razu, dobrze, Panie Jezu i tak dalej. Ale widzimy postawę Piotra, który jest posłuszny. Drugi punkt, wykonuj jego wskazówki i pamiętaj, że on chce ci pomóc. Zobaczcie, co Jezus zrobił w tej historii. Kiedy przyszedł do łodzi Piotra, widział te sieci, które suszyli, nie powiedział, Piotrze, widzę twój dylemat, widzę, jaki jesteś utrudzony, ale powiedział, odpłyń od brzegu i zaczął nauczać ludzi. Piotr mówi, no to jak, to ja całą noc łowiłem, tak? Nic nie złowiłem, w domu czekają na mnie, a Jezus wchodzi do łodzi i dalej chce korzystać z mojego życia, ale nie mówi mi nic, zaraz pojedziemy na ryby i mi mruga okiem i zobaczysz, opłaci ci się, tak? Nie mówi tak, tylko mówi, zajmuje mu czas. I Piotr jest gotowy na to poświęcenie, zobaczcie. Jest niesamowite dla mnie, że on był gotowy. A więc wykonując jego wskazówki, miejmy też na uwadze to, że on jest Bogiem i on nie zapomina o nas. Czasami używa nas, naszego życia jako platformy, bo użył biznesu w tym momencie Piotra do tego, żeby głosić Ewangelii. Zobaczcie, Jezus użył jego firmy. Użył jego firmy i głosił Ewangelię. I teraz trzecia rzecz. Pamiętaj, on pamięta o tobie. Pamiętaj, on pamięta o tobie. Zobaczcie, Jezus odpłynął od brzegu, nauczał ludzi, zrobił, co miał do zrobienia i później mówi do Piotra, teraz kolej na nas, chłopaki. Rozejrzał się, zobaczył, że jest łódź w okolicy, tak, że można wypłynąć na ryby. Mówi, płyń na głębie i zarzuć sieci. Czwarta rzecz, działaj w oparciu o Jego Słowo, w oparciu o wiarę w Jego Słowo. Nawet tak chciałbym powiedzieć. Działaj w oparciu o wiarę w Jego Słowo. Kiedy myślę o tym słowie oparcie o wiarę w Jego Słowo, to kiedyś przez lata myślałem, że chodzi to o taką niezachwianą wiarę, że ja dopiero jak będę miał wiarę w 100%, że teraz Jezus jest ze mną, że to zagra na 100%, to wtedy tylko On zadziała, ale jeżeli już mam 80% wiary, to już nie zadziała. Ja myślę, że to nie o to chodzi zupełnie. Szczerze wam powiem, bardzo rzadko mam 100% wiarę. Nie wiem jak wy, ale zawsze mam jakiś niuans, tak jak ty mówiłeś dzisiaj, Kuba, też o tym, a może to przypadek. Okej, wierzę, Pan jest ze mną, mam świadectwa, mam wszystko, ale czasami przychodzą myśli, czasami przychodzą wątpliwości i kiedyś myślałem, okej, to jak już mi się wątpliwość pojawiła, to zaraz list do Jakuba, tak, nie bądźcie chwiejni i tak dalej, i to, że Bóg nie może działać już wtedy i myślę sobie, wow, to już w moim życiu Bóg nie zadziała. Nie, zupełnie nie tak. Piotr był zmęczony. Myślę, że Piotr odpływając od brzegu miał wiele pytań. Mówi tak. Jakiegoś nauczyciela mam trzymać w łodzi, rodzina na mnie czeka. Słońce grzeje, gorąco się zrobiło. Całą noc pracowałem, a ja teraz dalej jestem nad jeziorem. Co z tego będzie dla mnie? Łódź już była wyciągnięta na brzeg. Zobaczcie, marnuję czas. Mógł myśleć, marnuję czas, który mam na odpoczynek, bo następnej nocy znowu będę musiał wypłynąć łowić ryby. Mam inne obowiązki. Nie myślimy tak nieraz? Mam inne przecież obowiązki. Mógł tak myśleć, ale działał w oparciu o Jego Słowo i miał wiarę. Ta wiara niech będzie jak ziarno gorczycy. Ona może być nawet mała, ale niech ona będzie. Dopuść taką myśl, że kiedy Jezus jest z tobą, to jest możliwość. To jest nowa szansa, zwiększasz swoje szanse. 100-krotnie, 1000-krotnie. Działaj w oparciu o Jego Słowo. Kolejna rzecz, piąta, ostatnia z tego tekstu, to zobaczcie, wiersz 11 mówi, a wyciągnąwszy łodzie na ląd, najpierw się wszyscy dziwili z tego połowu, że on był tak duży, wyciągnęli łodzie na ląd, opuścili wszystko i zobaczcie, co jest napisane, i poszli za nim.
Chciałbym dzisiaj taką małą tylko przestrogę dać nam, kiedy doświadczamy Bożego działania w naszym życiu, żebyśmy nie odchodzili po jednorazowym przyjęciu Bożego błogosławieństwa. Bo jest tendencja czasami tak. Okej, dobra, mam teraz ryby, wracam do domu. Tak? Oni poszli za nim. Co to znaczy, że poszli za nim? To nie znaczy, że oni nie poszli też do domu. Bo widzimy, później czytamy w historii, nawet Paweł, kiedy apostoł Paweł w swoich listach pisze, to mówi, że Piotr żonę brał na wyprawy misyjne. Także widzimy, że oni nie zostawili swoich rodzin na pastwę losu i teraz polecieli za Jezusem. Ale poszli za nim. To ma bardzo głęboki wymiar duchowy. Poszli za nim. Oni swoim sercem poszli już za Jezusem. Oni wiedzieli, że kiedy On będzie z nimi, to nawet jeżeli coś się w życiu nie powiedzie, to kiedy Jezus jest, to następny połów będzie dużo lepszy. Zobaczcie, możemy na życie popatrzeć jako na chodzenie na ryby. Raz wracasz z pustą siatką, a raz masz tak, że jesteś w stanie tego wyciągnąć. Nie jest tak czasami w życiu? Mówisz, a może żeby to tak było codziennie po trochę podzielone, człowiek by wolał, nie? Był tak systematycznie, spokojnie, zamiast te 5000 raz na jakiś czas, tak codziennie pustówce, Panie, żeby tak pyk, na konto, żeby wpadało. Okazuje się, że to tak nie jest, bo też Bóg nas czegoś uczy, kształtuje nas. List, pierwszy list Jana, 5:4-5 mówi, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Może jesteś teraz w miejscu po jakiejś porażce, jesteś w momencie jakiegoś kryzysu teraz. Coś ci nie idzie, coś ci nie poszło. Jesteśmy w ogóle teraz w takim trudnym miejscu jako kraj, jako Europa, jako świat. W takim miejscu, gdzie wczoraj słuchałem, że po tym lockdownie całym w Stanach 40% firm już w ogóle nie zostało otwartych. Wiecie, to nie jest łatwa sytuacja. W Polsce pewnie też, nie wiem jak wyglądają statystyki, ale to różnie wygląda. Nie? To nie jest jakiś czas taki super, hiper teraz wzrostu, tylko trudny moment. Ale Boże błogosławieństwo jest nad tymi, którzy Go szukają. Którzy szukają Jego mądrości. On daje strategię też nieraz. Może Ci dać taką strategię, że to by się nawet to nie będzie śniło wcześniej i może zrobić coś, co będzie niesamowicie ożywcze dla Twojego życia. To może być coś kluczowego. Zaufaj kolejny raz. Pamiętaj, że masz Jezusa w łodzi. To jest najważniejsza myśl. Pamiętaj, że kiedy zaprosiłeś Jezusa, to On jest z Tobą w łodzi. I to dzięki Niemu te wszystkie rzeczy przychodzą do Ciebie. Dzięki Niemu ten połów jest tak obfity. I ta myśl, którą chcę powtórzyć na koniec, czasami wygrywamy, a czasami się uczymy. Potraktuj to tak, potraktuj życie tak, potraktuj kryzys, porażkę jako moment do tego, aby wyciągnąć wnioski i czegoś się dobrego z tego nauczyć. Może nie zdany egzamin na prawa jazdy, może w szkole jakiś, zrobię to następnym razem. Może coś ci się nie udało. Bardzo rzadko udaje się za pierwszym razem. Zazwyczaj pamiętacie to, co mówiłem, to stwierdzenie Thomasa Watsona, seniora, najlepszym sposobem na sukces jest podwojenie ilości porażek. Wiecie, to nie ma sensu. Czyli co, musisz się zgodzić na to, że będziesz miał więcej porażek, jeżeli chcesz mieć więcej sukcesu w życiu. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Wiele rzeczy w moim życiu bałem się robić ze względu na to, że bałem się porażki. Myślę, że to jest niesamowita siła, która nas zatrzymuje. Jedna to lenistwo, uważam, a druga to lęk przed porażką. Dwie rzeczy, które nas blokują. Tak? Taka indolencja, prokrastynacja, a co tam będę się wysilał. Może taki mental, taki trochę mental komunistyczny, nie będę się wychylał. Co to? Mówili mi, żeby się nie wybijać i być tacy jak inni. I tak wszyscy, takie Chiny, wiecie. Wszyscy, chociaż żebyśmy tak jak Chiny teraz żyli, to wow. Byśmy popatrzyli. Wybij się, powstań. Powstań, a zajaśnieje ci Chrystus. To nie jest, albo co ludzie będą mówić, jak mi się powiedzie. Czasami jest taki lęk. Ja będę miał tak dobrze, że mi się powiedzie, co ludzie powiedzą, nie? Nie bój się tego, nie bój się tego. Jeżeli Jezus jest z Tobą, On Cię przeprowadzi przez kryzysy,
ale przeprowadzi cię też niesamowicie z podniesioną głową przez momenty obfitości, ale wtedy miej cały czas świadomość, od kogo to pochodzi. Od kogo to pochodzi, że to nie jest... Ja wiem, że pojawia się takie myślenie, że my jesteśmy sprytni, że jesteśmy elokwentni, że jesteśmy mądrzy. Ja też tak mam kazanie, przygotowałem takie fajne, jakichś słów się nauczyłem innych i tak dalej. Dobra, wszystko fajnie, ale wiecie, gdyby nie Jezus, naprawdę, nic nie moglibyśmy.